Cześć. Sobota dzisiaj. Przyczepę wczoraj sobie tutaj zapchaliśmy. I co? Tam muszę ręczne uruchomić. Tutaj tę korbę. Bo linka jest, tylko muszę to wszystko przejrzeć. Palnik. Tu muszę trochę podocinać. Takie te nasze, o, takie o, tu otwory, żeby mi od odciągów wchodziły haki bez problemu. Coś tam miałem jeszcze do obspawania, nie pamiętam, muszę obejrzeć przyczepę, przesmarować. Tutaj co? Tutaj to jest, kurczę, już klamoty od tego, od tareł stoją. Nie wiem, co jeszcze tu, kurczę. Aha, jeszcze gdzieś, bo to dwa kartony światełek mam. Gdzie one tutaj, kurczę, gdzieś tu. O, nóżki. Chyba tutaj. Tak jest, tu są różne te lampki. Białe, pomarańczowe. Takie tam biało-pomarańczowo-czerwone. Drugi gdzieś chyba w kapciorze leży. To może jeszcze do nisko podwoziówki te lampki poubieszamy. Nie wiem, czy dzisiaj, bo to malaria taka. Tutaj, kurczę, próbowałem, już mówię, no jak nie spróbuję, no to nie ten. Czekajcie, światło zapalę. O, to i tak z tym światłem tu nie widać. Taki myk zrobiłem, skręciłem sobie. Tam wytoczyłem taki pierdolnik. Skręciłem dwa koła do kupy globusa, takie tarczki, no tu z chłodzeniem próbowałem. To jest 100 średnicy, 3 mm jest ten, 3 mm tak samo jest tutaj. Próbowałem to tak, no tędy sobie wjechać, no bo nie mam podzielnicy, no to zresztą tutaj z podzielnicą to z tym się ciężko pomieścić. I po tej linii tak mam ustawione, że próbowałem wjechać. Zjadę tu niżej, kurde, nie w tę stronę. Co to mam tu zablokowany stół? Nie. A mnie coś, ten bark boli znowu. Nie mogę ukręcić. No. Trochę tam poszło. Ale wiecie co? To jest za słabe. No, o, i się luzuje. Nie mam jak dokręcić tego. Tutaj taki czpień przerobiłem, bo to tutaj w tym wrzecionie trudno powiedzieć. Co to za stożek, nic nie podoba. O, tu mam to, widzicie, tych tarczek, takich piłek, to mam i 80. Niektóre używane, niektóre nowe, to są jakieś takie, no nie wiem, bardziej chyba do tworzywa, czy, ale wszystko te globusy, mniejsze i większe. A tam jest taki, o, tu mi znajomy kiedyś dorabiał taki ten odtąd dotąd, żeby się tym uchwytem 80 wpasować. I to jest taki, mówię, to ani nie jest mors, ani, kurde, żadne tyle tulei różnych nakupowałem, bo mówię, może jakieś tulejki tam dopasuje. Nic nie pasuje. I to jest, mówię, za wysokie obroty, chociaż tutaj już przestawiłem pasek na najwolniejsze, no na najwolniejszych to to, aha, wyłączyłem, dobra. To i tak jest za szybkie obroty. Po odrobince próbowałem zbierać, staje, kurde, nie tego, no nie ma siły, to tam by trzeba zbierać, nie wiem, jeden taki ten przejście robi na 1500 razy, no to nie da się, no ale spróbowałem. To tutaj co, aha, gdzieś mam właśnie tutaj sobie tego umyłem, ten imak. I tak już jak go myłem, to właśnie, no dobra, bo to jedną ręką mówię, bark mnie boli. Akurat ta strona, co zawsze używana pod tym, no czuć tutaj, że ten i te mimo środy też bym musiał zobaczyć mikrometr i, bo to mi tak wygląda, że puszczało tylko chyba to, co najbardziej przy tym używane. Tu jest spód, też zobaczę. Taki tam jakiś liniał krawędziowy, nie wiem, jakiś tam mam chyba, tylko mały taki.
nawet nie wiem, czy to już tam rozpakowywałem. To są te kamienie. No mówię, no muszę wszystko przejrzeć, bo być może uda się także albo bez żadnego szlifowania. No tu mówię, tu czuć o takie pod palcem, zresztą jest albo to jakaś odbita kreska tutaj, taki ten w tym miejscu, albo no zobaczę, dobra. Bo to jednak się przyzwyczaiłem fajnie na tym, bo było tylko ciach, ciach. Tą kasetę z nożem się tutaj mocowało. Aha, tutaj mamy tak, Jacek ładnie ją tutaj doczyścił. Tylko, że muszę zrobić tutaj taki, podkleić pod to, tutaj jak ścieka chłodziwo, pod, tu jest taka rynienka, kawałek blaszki, bo to gdzieś leci po korpusie i to co tam leciało z tej strony, kałuża się taka robiła, no to na tym. Dobra, idę, bo co, bo kolega ma przyjechać, trochę tego, potokowców mu dam i chyba tyle, to na razie. No, tu jeszcze ryby, a nie będzie widać, bo to, ale o, no takie będziemy ładować dzisiaj. Strąg potokowy, obojętnie tam z którego. Takie i mniejsze, i większe, że tutaj będą większe pływać na pewno. No kurde, to za małe sitko mam do tego, ale o, coś takiego. I co? No i tyle. I to się mówi. Tutaj stąd będziemy ładować. Nie wiem ile, jak daję w prezencie, to nigdy tego nie liczę. A tu mam tęczaki, co pozostawały, to zobaczcie jakie to, kurde, na patelnię już. No nie będzie widać, kurde, bo tutaj lampa zanim się nagrzeje, to na razie. Dobra, przyniosłem to z myjki, powycieram do sucha teraz. Znaczy to wczoraj chyba, myłem wczoraj czy przedwczoraj, ale dobra. Fajny ten płyn w myjce jest, bo faktycznie to jest takie, no czuć, że ten, jakieś mazidło i że to nie jest, no jakieś inhibitory korozji ma, to nie koroduje, bo idziesz do domu? No, zaraz. To zamknij mi teraz drzwi już, żeby to na dwór nie wiało tutaj nasz. Tu w ten karton weź albo do domu. Masz karton i do domu wszystko? Nie, tu gdzie masz papier? No to weź jeden sobie, ten co u góry leży i w niego zapakuj i wynieś do domu. Dobra, teraz co? Ten liniał by trzeba, albo coś takie, żeby, no właśnie, gdzieś to postawić, może na imadle jakoś tutaj. Kurczę, to wszystko swoje tutaj waży. Dobra, idę kopać za tym. Nie, ale zawsze tutaj powinien być w szafce. To króciutki, taki mały. Myślałem, że to on większy jest. A to taki chyba 125 albo... A to jeszcze tutaj co nie otwierany. Nówka sztuka. Dobra, gdzieś tutaj go przez ten
to mi tu nie spadło. No wiecie co? Musiał sobie tutaj lampkę jeszcze przyświecić. Dobra, zaczniemy odtąd i jak to się tutaj do tego. No tutaj jest trochę, gdzie ta rysa była, to widać, że jest trochę takie, no cholera, jak to tu się z tym ustawi. Dobra, tą stronę mieliśmy, teraz tu jeszcze, jakbym sobie w oczy nie świecił, to by fajnie było. Zgaszę to światło u góry. Bujać to się tam nie będzie bujać na pewno, ale czekajcie, teraz to kurczę tak, muszę tutaj jakoś się, a tutaj widać, że trochę prześwitu na dole jest, tu, ale zastanawia mnie to, czemu na dole, jak od tej strony są te wstawiane. Dobra, następne, to tamte było, to teraz tutaj to. Tutaj to leży idealnie, czyli może kurde tylko jeden ten używać. Czekajcie, ta była, to teraz ta jest tutaj, nie, wszystkie te tutaj, o. Nie wiem, jak to tutaj do kamery by pokazać. Jeszcze najlepiej to by było, żebym za każdym razem sobie tu w oczy. Ła! A się kurde dziabnąłem czubkiem od tego liniału gdzieś tu. O, widzicie tutaj? Też jest elegancko i to tak. A się ukułem, to kurde tutaj ostre takie. To ja będę tu zaglądać. No dobra. Czyli to jest najmniej zużyte. Czyli by trzeba zaznaczyć. Że tutaj, dobra. Albo ptaszka zrobimy, że ładnie. No tak to ja tutaj do okna widzę. No kurczę, przylega. Ta tutaj tuleja, co była na dystans w środek, co mi znajomy wstawiał, jest ździebko niżej, ale tak to świeci tutaj jakoś. O.
kurde, sobie tu wbiłem tego. Aha, to jeszcze nie wszystko, dobra. To by było. Teraz kwestia, bym musiał posprawdzać, żeby to mi na ziemię nie gruchnęło. Tych to w sumie nie myłem tutaj. Tu jest taki rdzawy nalot na tych. To kurczę, zobaczcie, na sucho to dwoma palcami to ciężko się przesuwa nawet. Że to no musi być spasowane, bo to wygląda na to, że to tu jest inaczej. Też zobaczyłem właśnie, że różne wykonania są tych oprawek. Dobra, światło teraz z powrotem tutaj cyknę. Te są takie tutaj jakieś wybrane, wyfrezowane, mają takie gniazda. Nie wiem, do czego to służyło, czy służy. Bo mam kilka takich, kilka tych prostych i... Ale... No, się cały imak przesuwa. Na boki to nie ma luzu. Dobra, wezmę jeszcze jakieś dwie oprawki losowo z szafki. Aha, bym musiał chyba... No dobra. Bo w tamtych miałem odkręcone te tutaj takie śruby, co wysokość ustalają, a tak to podejrzewam, że on mi no się opiera o tej śrubę, no o tą śrubę, ale no. Wiecie co, ja go chyba założę z powrotem na ten, ale dobra, to jest ta strona. Popatrzymy tą, co jest taka tutaj umęczona. No, a tu zobaczcie. Samo jedzie. Na boki luzów nie czuć, ale... Czyli jest mniejsze przyleganie tutaj. Nie wiem, jak tą kamerę postawić, żeby to... A ja na pewno zawsze z tej strony. O. O, a ta to nawet... Znaczy nie, bo to ją wypycham. Wypycham to już na siłę tutaj na bok. Tą jest taka sytuacja, że na tych tutaj zewnętrznych pryzmach, tutaj i tutaj trzyma, a tutaj normalnie trochę prześwity są od lampki, że tak wygląda, jakby to trzeba jedno z drugim dotrzeć. No dobra, weźmiemy to, co z szafki przyniosłem. O, teraz dobra. A, nie, bo to na dwa razy. O, to leży. Kurde. Dobra. To leży dobrze. Czyli... Wszystkie bym musiał przejrzeć.
I albo na tym tutaj jednym tego używać, albo druga opcja, bo to mówię, to jest taki twardy materiał i to, ja tu kiedyś, znaczy nie, te chyba próbowałem sobie punktować, jak za pierwszym razem rozbierałem. W ogóle też jak rozbierałem, ja to tutaj na smar poskładałem, bo to tu przychodzą te dingsy, tak, tu bym musiał zobaczyć jeszcze też. Któreś co najmniej tutaj by latało. O, widzicie to? Cały nie ma luzu. A tam to miało. To kwestia dobrać jeszcze ten nimośród. O, ten to tutaj zobaczcie. Może też dlatego się luzowało. Co to? Aha, teraz. Tu zresztą widać takie przytarte, że o. Tutaj. Kurczę, jakoś to muszę trzymać, żebym tu patrzył. Tu widzicie, takie jest, że tędy się opiera, a tutaj już czarne takie rdzawy ten nalot. No z tym to tam nic nie zrobię tutaj, żeby te otwory, no bo to by trzeba to jakoś regenerować. Ale jeszcze pytanie teraz takie mam. Bo mówię tam, na pewno nie, że z ręki to szlifować, no bo to głupota by była i pilnikiem tego na pewno się nie zjedzie. Ale na przykład jakby pastą taką do cierania zaworów i gniazd zaworowych na próbę jeden na razie zrobić na przykład tą płaszczyznę, bo ona jest tu najbardziej prosta i wszystkie te oprawki od tego jechać normalnie tak, później obrócić o 180 stopni, też tak przejechać, żeby trochę to no, zabielić jakoś tak, żeby ten. I normalnie posmarować tutaj pastą taką, jak się te zawory dociera, bo no mówię, 8 chyba mam, 8 czy 9 tych. Od tego samego sprzedawcy, ale to z różnych tych, jak mu się tam trafiło, no to brałem. No tak na boki. Na boki to nie ma luzu, ale mówię, no na tym jednym to było widać tu prześwity. I teraz kwestia tylko, czy... No właśnie, bo jak jest równej twardości, to tutaj na tym też bym to ściągnął pastą. To by trzeba każdą tą jechać na każdym tutaj, no, no nie wiem, kurczę, czy to... Albo po prostu go założyć z powrotem na te. Na, no bo tak to mówię, to jest kurczę, o, idzie aż się zapiera. Spróbować tak jedno, albo nie ruszać i po prostu zamontować go w ten, na tokarkę. I to jest, mówię, to jest jeszcze to, że tutaj mówię, niektóre wytrzepane, ten był chyba najmniej taki, no tego, coś tam ma luzu, ale to nie jest taki, że dzwoni. O, teraz mi zlazł na dół, bo o to był oparty. Czyli ten by mógł być. Jeszcze kwestia teraz. Te kamienie, co tutaj dociągają. Który to miał być? Ten. Zobaczyć. No na razie to tam bez
Tu w sumie wcale ten skok nie jest duży i tu żadnej regulacji praktycznie nie ma. To jest tak pewnie zrobione, że samohamowne, ten mimośród, że to się tutaj nie cofnie. Też, bo nie skończyłem, ja to mówię, poprzednio jak po kupnie całe przesmarowałem, tutaj wszędzie smaru nawaliłem. No i to tych wiórów było tyle, że nie wiem, czy to tutaj, bo to skrobałem, żeby domyć. Ale o, tak jak tutaj, to normalnie tutaj widać, no gdzie to świeci, tu się świeci, pokazuję tu. O, widzicie jakie tu się świeci, taki jakieś coś jest przytarte. Tu są dwa takie małe, tutaj jakieś z brązu, że jest masa. No widać, że to takie, mówię, pozarzynane w tym jest, o. To co się tak błyszczy, to są roztarte wióry. O, i tutaj, o, odpad. O, takie. Dobra, bo tym to nie wolno tak robić, bo to... A, tak to tam... Co tutaj, tym to nic tu nie zobaczę, to... I kurczę, chyba go założę z powrotem. No dajcie mi tylko znać, bo na razie nie będę zakładać. Zobaczymy, tutaj jest takie, mówię, ale to coś było trzaśnięte, albo mi jak tą oprawkę, chociaż nie wiem na którym to było. Niby idzie tak prosto, ale w tym miejscu jest takie na tego. O, słychać. Dobra, zobaczymy. Idę jeszcze. Co teraz? Albo przyczepę trochę robić. Nie wiem jaka pogoda, bo to jak się czasem pogoda popieprzy, to ja to sobie mogę tutaj robić później. A jak się nie po pierwszy, to też kiedy indziej mogę robić przyczepę na dworze, no tylko że jak mi śniegiem zapada, to już na pewno nie będzie mi się chciało do wiosny jej tam majstrować. No tu są sprężynki, to sprężynki to jeszcze muszę wymyć, bo one, kurde, właśnie, bo to całe wszystko było za tego w smarze zawalone. I temu tych wiórów też tutaj tyle łapałem. Także co? Tutaj na dole ta płaszczyzna pasuje, jest równa, co jest do tego. Na szufladkę przychodzi. To, że jest ciutkę niżej, głębiej ta tuleja tutaj taka, to nic pewnie nie stanowi, no bo tu powierzchnia przyłożenia nasze styku, to do szuflady jest równe. Tutaj to jest na ciasto, ta śruba co jest dokręcane, tutaj imak, obrót od tego. Także mówię, no. Tak to wygląda i trzeba patrzeć, na którym to ustawić. Dobra, ściągnę to z imadła, bo jeszcze spadnie i w ogóle będzie wtedy katastrofa. Czekajcie, to muszę złapać tak, żeby to palce sobie nie ten. A to. No mówię, no tu widać. Są miejsca takie, że widać, że tu tędy pracowało. No a tutaj są wżery normalnie nie wyślizgane, czy tam punktowo jakieś, o, tutaj jest i tutaj jest po przekątnej, tak. No nie wiem. Tego co jest najładniejszy, o, ten to widać w miarę taki wszędzie równo przebielony na ten i u góry i na dole w kółko. Ten też taki, no muszę popatrzeć losowo jakie tutaj, no tutaj,
przechodzi, ale o, teraz jak to już coś puka. Dobra. Na razie tyle. Idę to na komputer wrzucić. Jak ktoś biegły w temacie, to uprzejmie proszę o pomoc. Na razie, cześć.